Witam wszystkich widzów Tajemitów. Kiedy patriarcha Cyryl zakończył historyczną wizytę w Polsce, wszyscy ci, którzy uważnie śledzili jego mowę, zwrócili uwagę na piękne kazanie, w którym Cyryl odnosił się do Boga jako jedynego stwórcy Ziemi, układu planetarnego, naszej galaktyki i całego wszechświata, który jest wypełniony życiem w różnych formach, które wykreował sam Twórca. Był to przełom dla chrześcijan, ale nie wszyscy go zrozumieli i przyjęli. Watykan początkowo nie wiedział, jak komentować tego typu wypowiedzi, gdyż główne frakcje w nim rządzące są przekonane, że Bóg stworzył życie tylko na ziemi. Nie trzeba było czekać dziesięcioleci, kiedy to do świadomości chrześcijan dochodzi wiadomość, iż głowa Kościoła katolickiego w osobie papieża Franciszka, tak zwanego czarnego papieża ze względu na jego hierarchię generała w zakonie jezuitów, szykuje dosyć wstrząsające oświadczenie. Oświadczenie to zostało napisane po umieszczeniu na Świętej Górze Indian teleskopu oczy Lucyfera, który jest obsługiwany przez właśnie jezuitów. To stamtąd płyną dziwne wnioski wynikłe z obserwowania kosmosu, które przenikają do świata naukowego, który zaczyna tworzyć teorię, iż Jezus Chrystus z Nazaretu tak naprawdę mógł być gwiezdnym dzieckiem obcej rasy. Rozumiemy, jak bardzo jest to wstrząsająca i niedorzeczna teoria dla samych chrześcijan, ale brana pod uwagę w samym Watykanie, który już od kilku lat zalewany jest światłem Illuminati. Guy Consolmagno i inni jezuici potajemnie utrzymują, że narodzenie z dziewicy było w rzeczywistości scenariuszem uprowadzenia, w którym Maria została zaimpregnowana przez obcą rasę, rodząc hybrydowego Jezusa. Choć brzmi to niewiarygodnie, pytanie o projekt Lucyfer jest jak najbardziej słuszne, ponieważ ukazuje nam, że Watykan ma więcej tajemnic, niż mogłoby się to wydawać. Szykowane oświadczenie papieża Franciszka poprzedzały wypowiedzi ojca José Funesa, watykańskiego dyrektora obserwatorium astronomicznego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt na świecie do obserwacji przestrzeni kosmicznej z Ziemi. Jak możemy wykluczyć, że życie mogło rozwinąć się gdzie indziej? Tak jak uważamy ziemskie stworzenia za brata i siostrę, dlaczego nie powinniśmy mówić o bracie względem istot pozaziemskich, mówi ojciec José. Te słowa dają do zrozumienia wszystkim chrześcijanom, a w szczególności katolikom, że Watykan opowiada się za istnieniem istot pozaziemskich. Dr Christopher Corbeilin, zastępca dyrektora do spraw Obserwatorium Watykańskiego, wierzy, że nasz obraz Boga będzie musiał już niebawem się zmienić. Nastąpi to wskutek jeszcze bliższego poznania Boga, które wynikać będzie z uznania nauki jako kolejnej podstawy przy budowaniu nowego Kościoła w oparciu o nowe i znacznie szersze pojęcie Boga niż dotychczasowe, antropocentryczne. Watykański dyrektor obserwatorium posunął się równie daleko, sugerując, że obce życie istnieje nie tylko we wszechświecie i jest naszym bratem, ale po zamanifestowaniu się potwierdzi prawdziwą wiarę chrześcijaństwa i panowanie Rzymu. Jak widać, Watykan jako państwo jest już przygotowany do ogłoszenia, że inne rasy kosmiczne istnieją, a nad nimi panuje Rzym. Sprytne. Prałat Corrado Balducci, egzorcysta, teolog i członek Kurii Watykańskiej, a także przyjaciel papieża, wielokrotnie występował w programach włoskiej telewizji. Tam bez ogródek snuł swoje wywody, że istoty pozaziemskie istnieją i jest to nie tylko możliwe, ale pewne, co da się zaświadczyć i udowodnić, gdyż Watykan ma informacje i dowody na to, że już te istoty wchodziły w interakcję z Ziemią, a przywódcy Watykanu są tego w pełni świadomi. Corrado Balducci wyznał również, że Watykan od dziesięcioleci uważnie śledził zjawisko UFO i po cichu zbierał materialne dowody spływające od ambasad Watykanu z całego świata na temat istot pozaziemskich i ich misji. Ten włoski egzorcysta i teolog przyznał również, że część istot pozaziemskich przeniknęła w struktury Watykanu, tworząc w nim swoje centrum dowodzenia. Brzmi to niczym tania sensacja science fiction z jakiegoś brukowca. A jednak słowa te zostały wypowiedziane przez człowieka, który zna doskonale Watykan i jego skrywane sprawy od środka. Człowieka, który był i jest przyjacielem papieża. Kiedy któregoś dnia Corrado Balducci odwiedził Meksyk, pojawił się na forum UFO. Prawdopodobnie został tam potajemnie zaproszony. Poproszony o swój głos w sprawie tego zjawiska, Balducci stwierdził: zawsze pragnę być rzecznikiem tych gwiezdnych ludzi, którzy również są częścią Bożej chwały i będę nadal zwracał na to uwagę Watykanowi. Są to znamienne słowa, które już same w sobie niosą przesłanie, że Watykan wie o UFO tyle, że ten fenomen został już dawno rozpracowany. Trudno w to wszystko uwierzyć i ktoś może wykpić to wszystko, co do tej pory zostało tutaj powiedziane. Ale pamiętać należy, że Balducci to był członek specjalnej grupy konsultantów Watykanu, publicznego rzecznika Rzymu w sprawie życia pozaziemskiego, jak również zjawiska UFO i porwań, a jego twierdzenia nigdy nie były zaprzeczane przez Kościół. Rosanna Ubanel z Vox 11 News poinformowała, że ze względu na postęp w naukowych metodach wykrywania życia pozaziemskiego papież Franciszek jest gotowy z oświadczeniem o pierwszym kontakcie. Ubanel donosi, że szczegóły nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale zainteresowanie Watykanu życiem pozaziemskim jest dobrze udokumentowane na ostatnich konferencjach astrobiologicznych, w których watykańskie obserwatorium było sponsorowane lub uczestniczyło w specjalnych kosmicznych projektach. Zaraz. To jak to jest? Czyżby już pierwszy kontakt miał miejsce i to na dodatek w Watykanie? Czym prędzej ruszyliśmy jako tajemity sprawdzić informacje, ale ku naszemu zdziwieniu zamiast strony o alienach, co nadal wyświetla wyszukiwarka, otwiera się strona w języku japońskim o zielonym soczku w proszku. Cóż, widać zniknęła tak jak wszystkie ważne strony w sieci lub jest to jakiś tajemny kod. Ojciec Guy Consolmagno, jezuicki astronom i jeden z czołowych katolickich zwolenników przygotowań do naukowego odkrycia życia pozaziemskiego, otrzymał medal nauki Carla Sagana od Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Papież Franciszek, kolega jezuita, regularnie konsultuje się z Consolmagno i innymi czołowymi astronomami watykańskimi w kwestiach naukowych. Wiadomo jest już, że papież Franciszek przygotowuje przemówienie Urbi et Orbi, co po łacinie oznacza do miasta Rzymu i świata, o pierwszym kontakcie z życiem pozaziemskim. Zainteresowanie naukowe Watykanu życiem pozaziemskim zostało po raz pierwszy ujawnione publicznie w maju 2008 roku, kiedy to dyrektor watykańskiego obserwatorium, ksiądz Gabriel Funes, również jezuita, udzielił wywiadu watykańskiej gazecie La Osservatore Romano. Funes wygłosił wiele zaskakujących stwierdzeń na temat tego, że życie pozaziemskie jest bardziej rozwinięte etycznie niż życie ludzkie i obca cywilizacja może być mile widziana i określona jako bracia. Zapytany o porwania, eksperymenty i okaleczenia bydła, stwierdził, że muszą to robić demony, ale z pewnością nie obca cywilizacja. Czyli głos dyrektora Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego przeciwko tysiącom świadków twierdzących wręcz odwrotnie. Kto i po co robi tutaj nas w balona? W swoim wywiadzie zatytułowanym "Obcy jest moim bratem" Funes powiedział, że inteligentne życie pozaziemskie mogło nie przeżyć upadku i mogło być wolne od grzechu pierworodnego, pozostając w pełnej przyjaźni ze swoim Stwórcą. To sprawia, że można ich uważać za naszych braci, jak wyjaśnił Funes. Tak jak jest wielość stworzeń na Ziemi, tak mogą istnieć inne istoty, nawet inteligentne, stworzone przez Boga. Nie jest to sprzeczne z naszą wiarą, ponieważ nie możemy ograniczać Bożej, twórczej wolności. Dlaczego nie możemy mówić o pozaziemskiej istocie? Bracie? Nadal byłby przecież częścią stworzenia. Co najważniejsze, oświadczenie Funesa umożliwia przepchnięcie idei, że chrześcijaństwo można wyeksportować do światów pozaziemskich, które nie doświadczyły upadku i są wolne od grzechu pierworodnego. A skoro tak, to władza Watykanu rozciągnie się aż po granice wszechświata. Tak więc widać, że ktoś usilnie chce zmienić Biblię, a raczej może dodać do niej kolejny testament, w którym dowiemy się, że to wspaniała rzecz mówić do Szaraka bracie i uśmiechać się na stole do eksperymentów fizycznych, podczas gdy Szaraki i przedstawiciele z Watykanu obserwować będą narodziny pierwszej hybrydy ludzkiej jako nowego gatunku powstałego z wolnej od grzechu pierwotnego cywilizacji, a nas ludzi skazanych na noszenie głowy niżej niż nasze ramiona. Nieco ponad rok po wywiadzie Funes był organizatorem pierwszego sympozjum astrobiologicznego zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk w listopadzie 2009 roku. Co najważniejsze, obaj Funes i Consolmagno byli członkowymi doradcami papieża Franciszka w kwestiach naukowych związanych z odkryciem życia pozaziemskiego. Jaka będzie prawdopodobnie treść kolejnego oświadczenia papieża Franciszka lub możliwego przemówienia Urbi et Orbi na temat życia pozaziemskiego? Ważną wskazówką była prezentacja Consolmagno na sympozjum astrobiologicznym w dniach 18-19 września 2014 roku, zorganizowanym przez NASA i Bibliotekę Kongresu, zatytułowaną Przygotowanie do odkrycia, racjonalne podejście do wpływu odkrycia złożonego życia drobnoustrojów, czyli inteligentne życie poza Ziemią. Consolmagno był wyróżnionym prezenterem i omówił teologiczne implikacje odkrywania życia pozaziemskiego. Jego temat, czy ochrzciłbyś obcego, sugeruje, że papież Franciszek zgadza się, że obcy są zdolni do wyższej etyki zaangażowanej w zrozumienie chrześcijańskiego przesłania i że mogą zostać chrześcijanami. Już teraz organizowane są szkolenia kapłanów do nawracania szaraków. Jak to jest robione? Nikt nie ma w tym zakresie pojęcia. Widocznie szkolenie jest oparte na jakiejś już poznanej technologii i stronie osobistej szaraków. Jeśli papież Franciszek rzeczywiście przygotowuje oświadczenie na temat życia pozaziemskiego, z pewnością podkreśli, że nie ma niezgodności w naukach chrześcijańskich z wiarą w życie pozaziemskie, jak zaproponował ojciec Funes w maju 2008 roku. Co ważniejsze, papież Franciszek prawdopodobnie będzie podkreślał obce tematy, z którymi już nie zgadzają się frakcje Kościoła katolickiego, w tym polski podziemny Kościół katolicki. Owe tematy to niedzielenie grzechu pierworodnego, być bardziej etycznie zrozwiniętym niż do tej pory, możliwość dzielenia się chrześcijańskim przesłaniem z kosmitami, obce istoty jako te, które są naszymi braćmi. Nie wszyscy z zadowoleniem przyjmą oświadczenie papieża Franciszka popierające istoty pozaziemskie jako braci i godnych przyjęcia chrztu w wierze chrześcijańskiej. Według Chrisa Putnama i Toma Horna, autorów książki Watykan, papież Franciszek przygotowuje się do przewodzenia Kościołowi katolickiemu w przyjmowaniu istot pozaziemskich jako braci w Chrystusie, co odzwierciedla doniesienia o życzliwych kosmicznych braciach z lat 50. i 60. Widać tutaj jednoznacznie, że Watykan już się przygotował do wielkiego ujawnienia i zaklepał sobie miejsce, miasto Rzym, jako stolicę wszechświata stworzonego przez Boga. Swoją drogą ciekawe, co na to powiedzą ortodoksyjni Żydzi lub Arabowie. Cóż, w sumie wszechświat to miliardy galaktyk i gwiazd i będzie się czym podzielić. Tak to sobie wymyślili i dumają. Niczym od nas nie różniący się ludzie, poza tym, że to my ich sami wykreowaliśmy i kreujemy na nasze nieszczęście dalej. Watykan, Putnama i Horna zapowiada przyszłą wojnę religijną, ale nie między ziemianami, tylko między obcymi, którzy będą uznani za braci w Chrystusie, a tymi, którzy wierzą, że są demonami, które powróciły na ziemię, by nas zniewolić. Czyli to taki przyszły układ zapewniający wpływy Watykanowi w całym wszechświecie, ale najpierw na cywilizację w drodze mlecznej. Widać, ochrzczeni szaracy będą ładowali w tych, co nie będą się chcieli ochrzcić przez Watykan, stolicę wszechświata. Pomimo obszernych badań znalezionych w Exowatikanie, niestety dane te przechylają się w stronę nadmiernie negatywnej oceny motywacji przybyszów pozaziemskich. Na szczęście są jeszcze ledwo dyszące frakcje w Watykanie, które określają publiczne stanowisko Watykanu w sprawie ewolucji, odzwierciedlone w wypowiedziach jego czołowych astronomów i pokazuje znacznie bardziej oświecone stanowisko w kwestii spojrzenia na odkrycie życia pozaziemskiego z perspektywy teologicznej. Czy przygotowywane oświadczenie lub przemówienie Urbi et Orbi papieża Franciszka wyjaśniające różne kwestie związane z poglądem, że obcy są potencjalnymi braćmi w Chrystusie, jest pożądaną obecnie kwestią? Dla pewnych kręgów tak, gdyż dobrze jest mieć ochrzczonego sojusznika dysponującego szokującą technologią i stać się najsilniejszym państwem na ziemi w imię międzygalaktycznego katolicyzmu. Ciekawe, co w tej kwestii potwierdzą futuryści i inni ludzie innych wyznań. Czy w końcu nie pójdą po rozum do głowy i nie wezmą mioteł i nie pogonią tego towarzystwa tam, gdzie pieprz rośnie? Może i tak być, życie pisze różne scenariusze, a wszystko to zależy od oświadczenia papieża, na które czeka cały świat i armia szaraków na statku matce krążącym wokół Ziemi.